Dzień dobry. Nazywam się Jacek Wojtysiak, jestem filozofem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i w tym wykładzie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co to jest prawda. Rozpocznę od cytatu. Ten cytat wprawdzie nie dotyczy prawdy. O, wprawdzie nie dotyczy prawdy. O, już widzimy, jak bardzo to słowo prawda jest obecne w języku, w różnych formach i trudno się od niego uwolnić. Ale wróćmy do cytatu. Będzie to cytat o czasie. Jednak bardzo łatwo można w tym cytacie za słowo czas podstawić słowo prawda i sens tego cytatu będzie dla nas niezmienny, istotny właśnie w tym kontekście. Otóż w wyznaniach świętego Augustyna znajdujemy takie sformułowanie. Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem, ale jeżeli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Podobnie jest z prawdą. Jeśli nikt mnie o to nie pyta, czym jest prawda, wiem, ale jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, czym jest prawda, nie wiem. Albo może bezpieczniej będzie powiedzieć, napotykam na poważne trudności. Zaproszono mnie tutaj po to, żebym wyjaśnił, czym jest prawda, a okazuje się, że filozofowie borykają się z tą kwestią od 2500 lat, podają różne odpowiedzi, ciągle drążą ten temat, co pokazuje, jakże trudne to jest zagadnienie. Dlaczego? To jest problem ze wszystkimi zagadnieniami filozoficznymi. Już większość pojęć rozpatrywanych w filozofii to są pojęcia pierwotne. To znaczy takie, że używamy ich do definiowania innych pojęć, ale nie mamy żadnych narzędzi, żeby je zdefiniować. Możemy je jakoś tylko przybliżyć, podać jakieś przykłady, opisać to, co za nimi stoi, zbudować jakąś teorię. Natomiast bardzo trudno te pojęcia zdefiniować. Jak powiedziałem, one są obecne w naszym języku. One są obecne w naszej praktyce poznawczej. Nie możemy się bez nich obyć. Mówimy, że ktoś mówi prawdę, ktoś nie. Coś jest prawdziwe, coś jest fałszywe i tak dalej, i tak dalej. Zakładamy, że rozumiemy, o co chodzi. I tak intuicyjnie wiemy, o co chodzi, ale chodzi teraz o to, żeby to wysłowić. Taka jest rola filozofa. Więc to, co my przyjmujemy, to, czym się posługujemy na co dzień w poznaniu, w nauce, w szkole, filozof poddaje dalszej obróbce. Filozof zaczyna się nad tym głębiej zastanawiać. Taka jest rola filozofa, właśnie przemyśleć te najbardziej podstawowe pojęcia, które są takimi filarami naszego myślenia. I właściwie my w życiu zwracamy uwagę na to, co te filary podtrzymują. A to, że podtrzymują, uznajemy za oczywiste. Natomiast my, filozofowie, chcemy się skupić nad tymi filarami, zastanowić się bliżej nad tym. Spróbujmy zatem rozwikłać zagadkę prawdy. Czym jest prawda? Podstawowa koncepcja prawdy, od której rozpoczyna się większość wykładów z teorii prawdy, większość podręczników, artykułów na ten temat, sięga czasów Arystotelesa i nazywa się ją po prostu klasyczną koncepcją prawdy lub korespondencyjną koncepcją prawdy. Do dzisiaj bardzo duża grupa filozofów uznaje tę koncepcję, a ci, którzy jej nie uznają, bardzo często wprowadzając swoją koncepcję, wychodzą od tej koncepcji klasycznej, jakoś się do niej odnoszą, bądź odnoszą się krytycznie, bądź odnoszą się modyfikująco, bądź całkowicie ją negują. Ale żeby mogli taką negację wprowadzić, muszą przedstawić tę koncepcję klasyczną, gdyż ona jest najbliższa zdrowemu rozsądkowi, najbliższa naszym zwykłym intuicjom. O tych nieklasycznych koncepcjach na pewno będzie mowa na innych wykładach, ja jeszcze o nich wspomnę,
Natomiast teraz spróbuję rozwikłać sens tej koncepcji klasycznej. Otóż, jak powiedziałem, sięga ona czasów Arystotelesa, była przywoływana przez różnych autorów, także przez myślicieli arabskich. Natomiast w literaturze filozoficznej przyjęła się łacińska definicja, która wyraża tę koncepcję. Definicja autorstwa świętego Tomasza z Akwinu. Mówiłem, że jest bardzo trudno zdefiniować prawdę, a tu mamy coś w rodzaju definicji. No, zobaczycie, że ta definicja też nie jest taka prosta, nie jest taka oczywista, chociaż składa się dosłownie z kilku słów i że każdy człon tej definicji może podlegać dalszemu namysłowi. No, ale tak jest właśnie z filozofią. Rozkładając jakieś pierwotne pojęcie, musimy albo wikłamy się w jakieś błędne koło, albo no, stajemy przed największymi zagadkami, no, ponieważ no, to pojęcie, na które te cząstkowe pojęcie, na które pojęcie prawdy rozkładamy, same muszą być jak najbardziej pierwotne i trudno uchwytne. Otóż łacińska definicja brzmi, pomijam jej drugi człon, to jest dosyć skomplikowany, ale ten pierwszy wystarczy. Veritas est adequatio intellectus et rei. Czyli dosłownie tłumacząc, prawda jest adekwacją intelektu i rzeczy. Słowo adekwacja jest tutaj słowem kluczowym, najważniejszym i najtrudniejszym. Różnie je tłumaczono. Dosłownie tak jak przed chwilą, adekwatność czy adekwacja, ale były też takie tłumaczenia jak odpowiedniość, dorównanie, zgodność i korespondencja. Stąd bardzo często mówi się o korespondencyjnej koncepcji prawdy. Tylko oczywiście tu nie chodzi o korespondencję mailową czy listową. Chodzi o to słowo korespondować, czyli odpowiadać czemuś, prawda? Tak jak list idzie od kogoś do kogoś innego i tamten odpowiada na to, tak właśnie tym jest adekwacja. Jest zgodnością, jest odpowiedniością między jakimiś dwoma członami. Przy czym mamy tu wyraźnie obie dwa człony, prawda? Z jednej strony jest intelekt, z drugiej strony jest rzecz. Intelekt ma się zgadzać z rzeczą. Intelekt ma się zgadzać z rzeczą. Ma się jakoś dostosowywać do rzeczy. Gdy intelektowi uda się dostosować do rzeczy, to mamy do czynienia z prawdą. Gdy nie uda się, to mamy do czynienia z fałszem. Oczywiście tu trzeba coś dodać, no bo co to znaczy, że intelekt ma się dostosować do rzeczy? No, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że w intelekcie mamy jakieś obrazy w szerokim sensie, niekoniecznie obrazy zmysłowe, ale obrazy pojęciowe przedmiotów i związków między nimi. Tu jest przede wszystkim, to jest bardzo ważne, związków między nimi. I chodzi o to, żeby te obrazy, które mamy w intelekcie, odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje w świecie, rzeczywiste stany rzeczy. Tutaj filozofowie późniejsi, już w późniejszych wiekach po Tomaszu, zamiast słowo rzecz woleli mówić stan rzeczy, albo woleli mówić sytuacja lub fakt. Chodzi o to, że to nie jest jakby taka naga rzecz, tylko ta rzecz już w jakiejś relacji do innej rzeczy lub ta rzecz z jakąś własnością. I intelekt ma odwzorywać właśnie tą rzecz z tą własnością, z tą relacją, czyli ma odwzorywać to, co filozofowie późniejsi nazywają po prostu stan rzeczy. Przy czym tak naprawdę te obrazy to jest coś więcej. Później Tomasz mówi intelekt dicit, intelekt mówi. Otóż my stwierdzamy coś w naszym poznaniu. To, co stwierdzamy, nazywa się powszechnie
w filozofii sądem. Czyli gdy tak bliżej będziemy precyzować tę definicję, no to prawda polega na zgodności wypowiedzianego przeze mnie sądu z jakimś stanem rzeczy. I znowu no, pojawiają się kłopoty, jak to rozumieć, co to dokładnie znaczy. I to jest jeden z największych problemów, określić, czym jest korespondencja, czym jest ta odpowiedniość między sądem, niektórzy mówią, zdaniem, a odpowiednim stanem rzeczy. Tutaj filozofowie poszli trzema drogami. Jedni porzucili w ogóle pojęcie korespondencji, to najczęściej występuje w nieklasycznych koncepcjach prawdy, o których już wspomniałem i będę wspominał. Inni próbowali je jakoś bliżej opisać, bliżej wyjaśnić, a jeszcze inni próbowali je jakoś uprościć, mówiąc, że tak naprawdę my tą odpowiedniość, my tą adekwację, tą korespondencję możemy wyrazić tylko przez podanie przykładu. Co to znaczy, że zdanie śnieg pada jest prawdziwe, czy jakoś odpowiada rzeczywistości. A to tylko znaczy, że śnieg pada. Co to znaczy, że trawa jest, że zdanie trawa jest zielona, jest prawdziwe w sensie właśnie korespondencyjnym, klasycznym. To tylko znaczy, że to zdanie mówi, że śnieg, że trawa jest zielona i rzeczywiście tak jest, trawa jest zielona. Polscy filozofowie z kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, Alfred Tarski, Kazimierz Ajdukiewicz, poszli właśnie tą drogą, mówiąc, że ta korespondencja to jest tylko po prostu pewien banał, ale ten banał trudno jakoś opisać inaczej niż poprzez podanie, tak naprawdę przez podanie przykładów, które możemy uogólnić, że zdanie P jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy P. Tutaj różnica między tym P po jednej i po drugiej stronie polega na tym, że po jednej stronie to P jest jakby w cudzysłowie, a po drugiej stronie nie. Po jednej stronie mówimy o zdaniu P i to za P możecie sobie dowolne zdanie podstawić, a po drugiej stronie mówimy o, powiedzmy, stanu rzeczy, który odpowiada zdaniu P. Więc raz po lewej stronie to zdanie będzie w cudzysłowie, a po prawej bez cudzysłowa. Więc to jest jedna z dróg. Ja tutaj przedstawię jeszcze to trzecie podejście, czyli takie podejście, które jednak próbuje tą korespondencję jakoś przybliżyć. Otóż można to zrobić w sposób, następujący. Podam przykład. Wyobraźcie sobie, że cały świat sprowadza się do waszego pokoju. Drogi czytelniku, może lepiej będzie powiedzieć wprost do ciebie, wyobraź sobie, że cały świat to jest twój pokój. Nic więcej nie ma poza twoim pokojem. I w twoim pokoju, a więc w całym wszechświecie są tylko dwa przedmioty. Lampa i biurko. Oczywiście to jest tylko przykład. Później sprawa się będzie komplikowała, jeżeli będzie nam się rozszerzał nasz świat, tak jaki on jest rzeczywiście, kiedy będziemy mówić o większej ilości obiektów i tak dalej. Ale dla uproszczenia przyjmijmy, że jest tylko lampa i biurko i dwie relacje między nimi. Relacja bycia nad i relacja bycia pod. Zwróćcie uwagę, że to tak naprawdę ta relacja bycia pod jest odwróceniem, odwrotnością relacji bycia nad. Więc właściwie jest tylko jedna relacja pierwotna, z której tą drugą można wyprowadzić. Także właściwie nasz obraz, nasz świat składa się z biurka, lampy oraz relacji nad. I w tym świecie są możliwe dwie sytuacje. Albo jest tak, że lampa jest nad biurkiem, albo jest tak, że biurko jest nad lampą. Są dwie możliwe sytuacje, przy czym
zachodzi ta pierwsza lampa, jest nad biurkiem. To jest sytuacja rzeczywista. Druga jest sytuacją tylko możliwą. I teraz pomyślmy, że tworzymy sobie język, za pomocą którego możemy mówić o świecie. W tym języku tworzymy pewne słowa. Najlepiej będą bardzo krótkie słowa, jednoliterowe. Przyjmijmy, że litera L oznacza lampę, a litera B oznacza biurko. I to będą duże litery L, wielkie litery L i wielka litera L i wielka litera B. Pierwsza jest przyporządkowana do lampy, druga jest przyporządkowana do biurka. No i wyobraźcie sobie jeszcze, że mamy wyrażenie w naszym języku, niech to będzie mała literka M, która oznacza relację bycia nad. I teraz, co się dzieje analogicznie? W tym języku mamy dwie możliwości. Możemy wypowiedzieć dwa zdania. Albo L, N, B, albo B, N, L. Oba te zdania odpowiadają dwóm możliwym stanom rzeczy, o którym mówiliśmy. Jeżeli wypowiem pierwsze zdanie, L, N, B, to będzie to zdanie prawdziwe, gdyż odpowiada ono rzeczywistemu stanowi rzeczy, temu, że lampa jest nad biurkiem. Jeżeli wypowiem drugie zdanie, BNL, to będzie to zdanie fałszywe, dlatego że nie odpowiada ono rzeczywistemu stanowi rzeczy. Ten stan rzeczy, który temu zdaniu odpowiada, jest stanem rzeczy czysto możliwym, stanem, który się w naszym świecie nie zrealizował. I teraz na tej podstawie łatwo zrozumieć, czym jest prawda jako korespondencja czy odpowiedniość. Otóż prawdziwość zdania polega na tym, że odzwierciedla on pewien porządek, który znajduje się w świecie. Otóż litery czy słowa w naszym zdaniu są tak ułożone, w jaki sposób są ułożone obiekty w świecie. Zobaczyliście, lampa była pierwsza, biurko było drugie, a między nimi było to słówko N, które określa pewną relację tego, że lampa jest nad biurkiem, a nie na odwrót. I rzeczywiście w świecie panuje taki porządek. Otóż nasz język ma... Nasze zdania są prawdziwe, jeżeli odzwierciedlają pewien porządek w świecie. Jeżeli one są tak zbudowane, że odzwierciedlają ten porządek, który znajduje się w świecie. I na tym mniej więcej polega korespondencja, czy adekwacja, czy odpowiedniość między naszymi sądami czy zdaniami, a stanami rzeczy, które są w świecie. W tym miejscu ktoś zapyta, no dobrze, być może jest tak, jak pan mówi, ale czy prawda nie jest wynikiem jakiejś konwencji językowej? Przecież sam pan powiedział, że literę L przyporządkowaliśmy temu obiektowi, który jest na biurku, owej lampie, a literkę B temu obiektowi, który jest pod nią. Czyli nazywamy ją po polsku po prostu biurko. W różnych językach możemy użyć różnych nazw, a ja tutaj jeszcze wprowadziłem jakieś literki, które stanowią jakieś takie nowe nazwy, skrótowe nazwy dla tych obiektów. W związku z tym, czy prawda nie jest po prostu wynikiem pewnej konwencji, a w związku z tym jest zrelatywizowana, jest względna. W jednym języku coś jest prawdziwe, w innym jest coś innego prawdziwe. Otóż to prawda, że istnieje konwencja. Znowu widzicie, jak trudno obyć się bez tego słowa prawda. Nawet jak mówię o prawdzie i chcę potwierdzić to, co mówię. Prawda również dotyczy samej siebie. To też jest jedna z jej cech. To jest
coś niesamowitego, coś niezwykle ciekawego. Żeby dokończyć tę dyskusję, miałem takiego wykładowcę, który bardzo często używał tego słowa prawda i zwracał się do publiczności mówiąc prawda, nieprawdaż i tak dalej, a najśmieszniejsze to było właśnie, kiedy miał wykład o prawdzie. I w filozofii nowożytnej, koncepcja prawdy w filozofii nowożytnej. I wszyscy później parodiowali ten jego wykład, mówiąc, że jeśli nie ma prawdy, to prawdą jest, że nie ma prawdy. Prawdaż? Zresztą akurat ten cytat jest pewną parafrazą satyryczną słynnej wypowiedzi świętego Augustyna, który chciał pokazać, że prawda jest wieczna, ale o wieczności prawdy powiemy w drugim wykładzie. Ale koniec dygresji, wracamy do tego zarzutu, że prawda jest konwencjonalna. Otóż mają rację ci, którzy ten zarzut stawiają, że w różnych językach można obiektom świata przyporządkować różne nazwy. Tak rzeczywiście jest. Inaczej o tych relacjach między lampą a biurkiem powiemy po angielsku, inaczej po polsku, inaczej po francusku i tak dalej, i tak dalej. Tu nie tylko chodzi o dobór słów, ale nawet konstrukcji gramatycznych. Są bardzo różne języki o różnych konstrukcjach gramatycznych i to w różnych językach może wyglądać różnorak. Ale zwolennik klasycznej koncepcji prawdy twierdzi, że to nie przeszkadza temu, że w różnych językach możemy odzwierciedlać odpowiednie stany rzeczy. Czy my to powiemy po polsku, po niemiecku, angielsku, rosyjsku, czy w jakimkolwiek innym języku, to te różne zdania mogą odzwierciedlać ten sam stan rzeczy. Niektórzy mówią, dlatego że te różne zdania mają ten sam sens, tę samą treść, to samo znaczenie. Ważne byłoby, ważne jest tutaj tylko to, że żeby te zdania oddawały ten porządek, jaki jest w świecie. One mogą być odzwierciedleniem tego, co jest w świecie, pod warunkiem, że relacja między konwencjonalnie przyjętymi słowami w naszym języku odpowiada pewnym relacjom w świecie, tak jak w tym przypadku tej relacji M. Zdania tak naprawdę przypominają mapy. Uczyliście się na geografii, że mamy różne typy map. Poza tym w mapach można przyjąć różne oznaczenia, tak zwane różne legendy. Mapę można robić z większym lub mniejszym przybliżeniem, prawda? Różne są skale map. I ta różnorodność map odzwierciedla różne języki. Ale zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że mamy różne mapy, to każda z nich może w sposób oczywiście przybliżony, ale stosowny odzwierciedlać jakiś teren. W różny sposób możemy zaznaczać podstawowe obiekty tego terenu. Możemy zaznaczać kropkami, możemy zaznaczać trójkącikami, możemy zaznaczać kwadracikami. To jest odpowiednikiem tego, co jest w różności naszych języków, prawda? Ten sam obiekt może być w różnych językach nazywany. Ale liczą się tutaj relacje. Chodzi o to, że relacja między Warszawą a Lublinem albo Warszawą a Krakowem jest na różnych mapach odpowiednio przedstawiana, czyli w każdej mapie istnieje pewna proporcjonalność między odległością na mapie, między powiedzmy dwoma obiektami, niech to będzie Warszawa i Kraków, a rzeczywistą
odległością między tymi obiektami. Czyli mamy pewną odległość rzeczywistą między Warszawą a Krakowem, natomiast na mapie mamy pewną odległość między dwoma punktami, które odpowiadają Warszawie i Krakowowi. Ale chodzi o to, żeby zachowana była proporcja tych odległości, prawda? Jeżeli ona jest pomniejszona, powiedzmy, tysiącokrotnie, no to rzeczywiście na mapie ta odległość będzie tysiąc razy mniejsza. Jeżeli jeszcze więcej, no to w odpowiedni sposób więcej będzie pomniejszona na mapie. Więc możemy mieć różne mapy, ale wszystkie one odzwierciedlają oczywiście dokładniej lub mniej dokładniej, lepiej lub gorzej, ale jednak odzwierciedlają pewne relacje między przedmiotami. Tak samo jest właśnie z językiem. Mamy różne języki i różne konwencje językowe, ale w zdaniach wypowiadanych w różnych językach możemy dojść do sytuacji właśnie takiej, że te zdania są prawdziwe, w tym sensie, że w odpowiednim przybliżeniu odzwierciedlają relacje między przedmiotami. To jest odpowiedź na pierwszy zarzut, który przeciwko tej koncepcji klasycznej, zarzut z konwencji językowych. A teraz drugi zarzut. Oczywiście nie wymieniam wszystkich zarzutów, tylko te najbardziej rozpowszechnione, które moim zdaniem zaburzają nasze rozumienie prawdy i są jakoś zakorzenione w myśleniu potocznym, uważam, że błędnie. Otóż zarzut drugi mówi, prawda jest względna. Cóż z tego, że posługujemy się tym pojęciem, jak jest to pojęcie względne? To znaczy, mówię, pada deszcz i załóżmy, że ono odzwierciedla jakiś rzeczywisty stan rzeczy, ale to zdanie dzisiaj jest prawdziwe, a jutro jest fałszywe. Albo na odwrót, no, żeby być bliższy prawdzie, powiem, że dzisiaj to zdanie jest fałszywe, a wczoraj było prawdziwe i być może jutro czy pojutrze będzie prawdziwe, bo akurat dzisiaj widzę, słońce świeci, nie ma deszczu. I to jest zdanie prawdziwe. Takie zdanie, które by to wypowiedziało, że dzisiaj jest słońce, nie ma deszczu, jest prawdziwe. Co z tym fantem zrobić? Otóż zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną tutaj rzecz. Otóż kto mówi pada deszcz, dokonuje bardzo poważnego uproszczenia. My, kiedy wypowiadamy to zdanie, to wiemy, o co chodzi. Gdy ktoś mówi pada deszcz, to ma na myśli w tej chwili pada deszcz i w tym miejscu, gdzie ja wypowiadający się znajduję. Lub na odwrót, dzisiaj świeci słońce, to zdanie dzisiaj świeci słońce należy rozumieć w ten sposób, że w okolicy, w której znajduje się Jacek Wojtysiak, 11 listopada, bo uroczyście mówię do was w święto niepodległości, w tym miejscu i czasie świeci słońce. I jeżeli tak na to spojrzymy, to zdanie świeci, samo zdanie świeci słońce jest zdaniem niepełnym. Jest pewnym skrótem, w którym nie wprowadziliśmy wszystkich innych elementów, bo te elementy są domyślne. One są oczywiste dla rozmówcy w danej sytuacji, dla partnerów naszej dyskusji. Ale później trzeba, żeby uniknąć nieporozumień, trzeba to zdanie uzupełnić. Ono musi się stać pełnym zdaniem, a nie tylko skrótem. Dlatego powinienem powiedzieć 11 listopada w Lublinie. Na osiedlu Poręba. Być może trzeba jeszcze te informacje bardziej uszczegółowić. Świeci słońce, bo jest słonecznie. I w takiej sytuacji nie możemy mówić tutaj
o żadnej względności prawdy. To zdanie jest po prostu prawdziwe i nie może stać się fałszywe. Już jeżeli było rzeczywiście tak, czy znaczy jest rzeczywiście tak, że 11 listopada w Lublinie na Porębie było słonecznie, to tego już się nie da zmienić. Nie możemy tego za 100 lat, czy za 2 lata, czy za jakiś czas odwołać. My możemy zmieniać przyszłość, ale przeszłości zmienić nie możemy. Czyli prawdziwość tego zdania jest już niezmienna, jest nienaruszalna. Oczywiście pod warunkiem, jeśli wypowiedzieliśmy pełne zdanie. Czyli to są dwa zarzuty przeciwko klasycznej koncepcji prawdy. I wydaje mi się, że zostały one przeze mnie obalone. I wydaje mi się, że przybliżyłem wam, na czym ta klasyczna koncepcja polega. Ona mówi, że sądy wypowiadane przez nas intelekt, a ubierane w szaty zdań są prawdziwe, gdy są zgodne z odpowiednimi stanami rzeczy, rzeczywistymi stanami rzeczy, a co to znaczy, że je odzwierciedlają, czyli porządek pewnych elementów, tych sądów czy zdań odpowiada porządkowi, który znajduje się w świecie. I jest tak to bez względu na to, w jakich językach te zdania wypowiemy. I co więcej, jak już to zdanie przyjmie tą własność prawdziwości, to nie może jej utracić pod warunkiem, że to zdanie było pełnym zdaniem. Zdanie zresztą niepełne nie jest w sensie ścisłym zdaniem, bo nie możemy orzec ani prawdy, ani fałszu. No, chyba, że te komponenty jak czas, miejsce i tak dalej są domyślne i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Istnieje jeszcze wiele innych zarzutów przeciwko tej koncepcji. Między innymi zarzut, że są dziwne prawdy. Znaczy są dziwne zdania, którym bardzo trudno powiedzieć, jak możliwa jest korespondencja. I o tym będę mówił w drugim wykładzie, o tych dziwnych prawdach i będę tłumaczył, jak można uratować prawdę. Albo inaczej, jak można pokazać, że w tych dziwnych zdaniach również możemy mówić o korespondencji. Ale pojawiają się tu jeszcze inne problemy. Otóż pojawił się taki zarzut, że klasyczna definicja prawdy jest nieoperacyjna. Co to znaczy? To znaczy, że ona nas nie uzbraja w metodę rozpoznania, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. To jest bardzo dobry zarzut, tylko on nie obala klasycznej koncepcji prawdy, tylko można by powiedzieć, wzywa do jej uzupełnienia. Otóż klasyczną koncepcję prawdy trzeba jeszcze uzupełnić o jakieś narzędzia do rozpoznawania, które zdania są prawdziwe, a które zdania są fałszywe. Chciałbym na końcu tego wykładu przyjrzeć się kilkoma z tych narzędzi, kilku z tych narzędzi. One fachowo są w filozofii określane kryteriami prawdy. Przy czym jedna jeszcze uwaga. Niektórzy filozofowie mówią, że tak naprawdę znowu to naprawdę mi się włożyło, ale pamiętacie już tą dygresję, skąd to się bierze. Otóż niektórzy filozofowie odchodzą od klasycznej koncepcji prawdy i mówią, że prawda polega na zgodności zdań nie z rzeczywistością czy stanami rzeczy, tylko z kryteriami. Otóż dla nich bycie istotą prawdy, bycie kryterium prawdy jest to samo. Czy stanowi to samo. Wiąże się to z pewnymi koncepcjami filozoficznymi, najczęściej z określanymi
należącymi do tak nurtu zwanego antyrealizmem. Jest to dosyć skomplikowane i tutaj pominę. No w każdym razie są tacy autorzy, którzy sprowadzają kryteria prawdy do istoty, istotę prawdy do kryteriów prawdy. To stanowisko tutaj pominiemy, odróżniając istotę prawdy, która wyłuszcza wspomniana definicja Tomasza, od kryteriów prawdy, które są takimi narzędziami pomocniczymi do tego, jak rozpoznać prawdę. Przyjrzyjmy się czterem z tych narzędzi. Otóż od razu trzeba powiedzieć, że wszystkie te narzędzia mają charakter pomocniczy. Nie mamy doskonałego narzędzia. Po prostu musimy korzystać z różnych narzędzi i korzystać w sposób krytyczny. Pierwsze narzędzie to jest kryterium, które się określa mianem kryterium koherencyjnego. Zdanie jest prawdziwe, jeśli jest zgodne z innymi prawdziwymi zdaniami. Otóż zwróćmy uwagę, że to jest kryterium za szerokie. A to dlaczego za szerokie? No bo mogą być zdania zgodne czy niesprzeczne, powiązane logicznie z prawdziwymi zdaniami, które już uznaliśmy, a jednak fałszywe. Niektórzy mówią, że na tym polega pisanie dobrych powieści realistycznych. Że one zgadzają się z tym, co wiemy o świecie i co jest prawdą o naszym świecie, tylko dodają tam coś więcej, coś, co jest fałszywe, bo to w świecie nie zachodzi. Ale kryterium to jest o tyle dobre, że daje nam warunek, podaje nam warunek konieczny prawdziwości zdania. Jeżeli coś jest niespójne z innymi prawdziwymi zdaniami o świecie, nie może być prawdziwe. Oczywiście zastosowanie tego kryterium wymaga naszej większej wiedzy, bo może być tak, że coś się wydaje niespójne, a gdy naszą wiedzę wzbogacimy, okaże się spójne, więc trzeba ostrożnie to kryterium stosować, ale pamiętajmy, że zasadniczo rzecz biorąc, rzeczywiście kryterium koherencyjne stanowi pewien warunek konieczny, ale niewystarczający bycia prawdą. Drugie kryterium to tak zwane kryterium ewidencyjne, kryterium oczywistości. Ono mówi, że prawdziwe są zdania, które są oczywiste. Jak rozpoznać zdanie prawdziwe? A zastanów się, czy jest ono oczywiste, czy jest możliwe, żeby go nie uznać. Jeżeli nie da się go nie uznać, jeżeli ma jakąś taką siłę intelektualną, która narzuca się twojemu umysłowi, to musisz to zdanie uznać, ergo jest ono prawdziwe. Przy czym znowu tutaj mamy akurat odwrotną sytuację niż z kryterium koherencyjnym. To kryterium jest za wąskie. Otóż z pewnością są zdania nieoczywiste, które są prawdziwe, a ich jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą dzisiaj niektórzy naukowcy pokazują takie sytuacje dziwaczne ze współczesnej nauki, zwłaszcza fizyki kwantowej, które wyprowadzane są z teorii, wobec tego powinniśmy je uznać za prawdziwe, a oczywistymi nie są. Z oczywistościami różnie bywa, to jest odrębny problem, ale w pewnym takim ostrożnym sensie, jeżeli te oczywistości odpowiednio lokalizujemy, nadajemy pewne ograniczenia, można powiedzieć, że oczywistość jest takim warunkiem wystarczającym prawdy, w tym sensie, że coś jest oczywiste w granicach swojego sensu, zdanie jest oczywiste w granicach swojego sensu, możemy je uznać za prawdziwe. Ale na pewno mogą być zdania prawdziwe, które nie są oczywiste. Stąd tu mamy tylko warunek wystarczający, a w poprzednim przypadku tylko warunek konieczny. Dałem byłoby, żebyśmy mieli jeden i drugi. Przejdźmy do kryterium pragmatycznego. Ono mówi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli zastosowane w działaniu przynosi korzyść.
I znowu tutaj możemy podeliberować na tym kryterium. Nie mamy już na to czasu, więc zastanówcie się sami. Ono w pewnych przypadkach jest za szerokie, w pewnych przypadkach jest za wąskie. Ale to jest kryterium bardzo popularne. Pod warunkiem, że tą przydatność, korzyść rozumiemy bardzo szeroko. Jeżeli tą przydatność czy korzyść rozumiemy bardzo szeroko, to rzeczywiście jest to kryterium, które może nam się przydać. Otóż, kiedy ja mam pewną teorię i przewiduję, wyprowadzam z tej teorii pewne przewidywania i te przewidywania zostaną empirycznie potwierdzone, to mogę powiedzieć, że przyjęcie zdań tej teorii przyniosło mi pewną korzyść. Czy korzyść w szerokim sensie, taką korzyść, że zostały te zdania potwierdzone empirycznie. I przy takim szerokim rozumieniu korzyści to kryterium może być niejednokrotnie stosowane. Zresztą bardzo często my mówimy, że wierzymy w pewne teorie naukowe, dlatego że one się sprawdziły w życiu. No? Wierzymy biologom, ponieważ leki, które oni wymyślili czy wyprodukowali, rzeczywiście leczą pewne choroby. Wierzymy w teorie, na podstawie których budowano mosty, ponieważ no, te mosty się nie zawalają. No? Jeżeli się zawalają, to jest to błąd w sztuce. Podobnie jest z medycyną, ale nie błąd samej teorii. Więc jeżeli dobrze korzystaliśmy z tych teorii, no to w życiu one przyniosły pozytywne skutki. I dlatego ta koncepcja, czy to kryterium pragmatyczne jest dzisiaj bardzo popularne i odpowiednio stosowane, może być przydatnym kryterium. I jest jeszcze jedno kryterium, które na końcu chciałem poruszyć, to jest to kryterium zgody powszechnej. Bardzo, bardzo ciekawe kryterium. Ona mówi, że zdanie jest prawdziwe, lecz jest powszechnie akceptowane. No, wiemy, że większość często się myli. Chociaż są różne badania na ten temat psychologiczne, niektórzy mówią, że w pewnych ekstremalnych sytuacjach większość się nie myli. Niektórzy mówią, że większość się nie myli w takich sprawach trudno rozstrzygalnych naukowo, w sprawach metafizycznych, ostatecznego losu człowieka. Na przykład większość ludzi wierzy w historii świata, jakbyśmy wzięli, to zobaczylibyśmy, że większość ludzi wierzyła w jakąś formę nieśmiertelności człowieka. Niektórzy zauważali, że to jest jakaś zbiorowa mądrość ludzkości. Więc to byłaby sprawa dyskusyjna, czy większość się myli, czy nie myli. Być może w pewnych sprawach tak, w pewnych sprawach nie, ale wiemy na pewno, że jest wiele spraw, w których większość się myli. Natomiast tą większość możemy zawęzić. Zawęzić do grona ekspertów. I powiedzieć, że no, dobrym kryterium prawdy jest opinia większości ekspertów. Czyli jeżeli zastanawiasz się, czy jakieś zdanie jest prawdziwe, zapytaj ekspertów, ale nie jednego, tylko całej grupy, pewnego konsylium i pójdź za tą większością ekspertów. Nie za jakimś jednym takim rodzynkiem, oryginałem, który lubi mówić na przekór, tylko za opinią większości ekspertów. Ale z tym kryterium jest pewien kłopot, bo wyobraźmy sobie, a co ma zrobić ekspert, który jest w takim gronie eksperckim i pytają go o zdanie i na przykład no, ktoś, na przykład rząd zwraca się do opinii ekspertów medycznych. Jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że korzysta się z opinii ekspertów medycznych. Rada medyczna. I przy prezesie Rady Ministrów i prezes Rady Ministrów zwraca się do Rady Medycznej o opinię w sprawie no, obecnej pandemii, w różnych konkretnych sprawach z tym związanych. I
czeka na opinię, no, prawdopodobnie będzie się opierał na głosie większości. No bo sam nie ma wiedzy w tak skomplikowanej materii specjalistycznej, wobec tego mają wiedzę eksperci. Załóżmy, że oni zostali doskonale tam wybrani. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście w gronie tych ekspertów, że ktoś z was jest tym ekspertem. I co on ma wtedy zrobić? On nie może się powołać na opinię innych ekspertów, bo jego pytają o zdanie. On nie może czekać na wynik, powiedzmy, głosowania. On sam musi oddać głos. I to kryterium, jak widzicie, ma zastosowanie, ale byśmy powiedzieli, do czasu. Są w takiej sytuacji, w której już nie możemy zastosować opinii z kryterium większości, nawet większości ekspertów, no bo będąc ekspertem musimy zastosować jakieś inne kryterium, żeby taką opinię, tak zwaną opinię ekspercką, większościową opinię ekspercką wydać. I to jest problem. To okazuje, że kryterium zgody powszechnej, nawet eksperckiej, nie może być uniwersalnie stosowane i że czasami eksperci ze sobą się też kłócą, ze sobą dyskutują i czasami są w bardzo trudnej sytuacji, kiedy muszą wydać decyzję w sprawie bardzo trudnej i nie mogą się do niczego innego odwołać niż do własnej wiedzy, do własnego rozeznania, być może do jakiegoś kryterium pragmatycznego, ale co ono działa po czasie. A tu trzeba decyzję podjąć wcześniej. Co powiem, zastanówcie się nad lekarzami, którzy muszą podjąć decyzję w sprawie chorego, który jest tu teraz na łóżku i muszą tą decyzję podjąć w przeciągu dosłownie kilku minut. Od tego może zależeć życie albo śmierć. Także sprawa jest z kryterium zgody powszechnej, nawet eksperckiej, o wiele bardziej skomplikowana. Ale dzisiaj to kryterium zgody jest bardzo popularne. No, cała kultura demokratyczna na tym się opiera. Przy czym trzeba pamiętać, że to, że jak większość podejmie jakąś decyzję, czy w parlamencie, czy referendum, to nie musi pociągać prawdziwości zdania, które za tą decyzją stoi, tylko oznacza tą sytuację, że większość to zdanie uznaje. Wobec tego można na podstawie tego zdania działać, w ten sposób nie będzie się działało wbrew większości, czyli nie będzie sytuacji naruszenia jakiegoś porządku społecznego. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie wiąże się koniecznie z prawdziwością. Natomiast jest coś ważnego w kryterium zgodności powszechnej, którą warto wziąć pod uwagę. Tym czymś jest nie tyle ostateczny werdykt większości, tylko dyskusja między ekspertami czy między członkami jakiegoś gremium, które ma podjąć decyzję, które ma wydać opinię, zdanie w pewnej sprawie. Nie tyle jest ważny sam wynik końcowy podjęty przez głosowanie, tylko ten wspólny namysł. Do prawdy dochodzimy przez wspólną dyskusję, najlepiej w gronie ekspertów. Kiedy zastanawiamy się wspólnie nad czymś, podajemy argumenty, kontrargumenty, a najlepiej to robić właśnie zbiorowo, w pewnym gronie. Najlepiej oczywiście w gronie fachowców. I tą zasadę wspólnego dochodzenia do prawdy nazywamy intersubiektywnością, czyli międzypodmiotowością, że jest nas wielu. Co kilka głów to nie jeden. Jeden mówi tak, ale mówi zobacz, że jakby było tak, jak ty powiedziałeś, to by tak było, byłyby takie konsekwencje, a ich nie ma. A mówi, a masz rację, ale zwróć uwagę na coś innego. I właśnie w tej dyskusji wyłania się zdanie, które jest najlepszym kandydatem na zdanie prawdziwe. Życzę wam nabierania mądrości w tej sztuce rozpoznawania zdań prawdziwych, a odrzucania zdań fałszywych. Korzystajcie z tych kryteriów, o których wam powiedziałem, ale wszystkie mają ograniczenia i korzystajcie z nich ostrożnie. No i oczywiście pamiętajcie, że prawda nie jest naszym wymysłem, nie jest konwencją, nie jest jakąś czymś względnym. Prawda jest zgodnością
intelektu z rzeczami. Dziękuję za uwagę.